Udało się. Transmitujemy na żywo razem z Marysią, która jest niespodziewanym gościem. O, i z Kubą, który też jest niespodziewanym gościem. Kuba przed chwilą przedstawił nam swojego pięknego psa, który nazywa się? Rufi. Rufi. No i Rufi jest bardzo piękny, ale teraz go nie ma. Jesteśmy tutaj teraz my. Za chwilę dołączy do nas Filip, bo on się jeszcze teraz przebiera, coś. Tak, dokładnie. No i następny live, tak jak zapowiadał Filip, będziemy robić z Kubą i z Marysią. Dokładnie, po prostu. Także już teraz szykujcie sobie pytania. Dokładnie. Wow, jak dużo ludzi. Zobaczcie, tutaj jest ilość osób, które nas oglądają. Boże, ja kilka sekund. Jakby co, ja dopiero pierwszy raz widzę live'a na żywo, więc... Ja też. Tak. Pierwszy raz jestem jakiś taki. No. No i co? Zadajecie jakieś pytania? Coś? Nie wiem. Kto lubi oglądać brzydule? Ja za chwilę do was dołączę. Za chwilę do was dołączę. Kto lubi oglądać brzydule? O. Nikt. Wszyscy wysyłają tylko jakieś takie rączki i buźki. I serduszka. To może... Całusy dla Kuby i Marysi. Jesteście super, ale fajnie, dzięki. Lajkujcie ich profile, mają mieć porówno 4000, każdy z nich. Tak, 4000, proszę. Kuba ma... 4 i 4. Tak, no. Kuba ma 3 ile? A później się zobaczy. Ja mam 300. 300 ileś. A ja mam 1800 ileś też? Tak. No, coś koło tego. Tak. No. Że ta różnica nie jest wielka, więc wyrównajcie to. No właśnie. Wiecie, no co robić. 4000. A może nawet i dzisiaj dobiją. Zobaczymy. A o tym, czy lajki są potrzebne, pogadamy później. Będzie długa rozmowa rodzicielska. Tak, dokładnie. No dobra, to co, nie wiem, na was rodzice czekają? No, czy... no nie czekam. No dobra, to poczekają jeszcze trochę. Tak. Ogólnie... Jest tu pytanie. Jakie? Czemu? Ale co czemu? Nie wiem. Nieważne. Znaczy ważne. Jak się nazywacie na Insta? No, Maria Wlutkowska. Ja Rutek 2010. Tada! Cześć dzieciaki. Dzień dobry. Za ile odcinek? Odcinek dokładnie za... A która godzina? Za 15 minut. Za 15 minut będzie. Opatrz, ojciec właśnie przebiegł, żeby nie przecinać kadru za przekręcami. No i co? Jeszcze macie jakieś pytania? Ja mam pytanie. Ja mam bardzo ważne pytanie. No. Co? Wymknęło mi się z głowy, mamo. No trudno. Tak to czasami bywa. Jest pytanie, jak tam? Jak tam? Zmęczeni po pracy. Totalnie. No. Tak. Teraz będę jechać właśnie do domu. Też. Oglądać. Live'a? Dokładnie. A w następnym będziemy my, z Kubą. Nie mogę się doczekać. Może będą też merki, Szymon i Wojtek. Tak, dokładnie. Oni naprawdę pogadają z wami bardzo szczerze. Będą odpowiadać na wszystkie wasze pytania. Udzielą wam bardzo, bardzo dobrych rad. Dziękuję. Szczegółowych odpowiedzi dotyczących życia, wszystkiego. Jak żyć. Czy nagrywaliśmy teraz odcinek? Oczywiście, że nagrywaliśmy. No, oczywiście. Nie jeden. Tak, kilka, ile? Ile my odcinków nagryliśmy? Nie wiem, ile. No, dzisiaj pojedyncze sceny z różnych dzisiaj odcinków. Dzisiaj to było chyba gdzieś tak 9 odcinków? Nie. Żartowałam. Odcinek kręcimy mniej więcej w 2 dni. Tak, jeden odcinek. Więc to... Ile macie lat, jest pytanie. Ja mam 10. Ja mam 9. A ja mam 33. Naprawdę? No co, nie widziałeś? Nie widziałem. Jak mogłeś nie wiedzieć? Nie wiecie, ile wasza matka ma lat? Bardzo dobrze. Wspieram to. Tak, dokładnie. Marysia, Kuba, czy to wasze pierwsze doświadczenie w aktorstwie? Totalnie nie. Nie. O, tata idzie. Tata idzie. Zostaw. To jest moje chyba 50. Co, naprawdę? Nie, naprawdę, ale bardzo dobrze. Do widzenia. Ja miałam 2. O, tata. Raz, 2, 3 i... Tata robi tam zdjęcie. Dobra, już do was dołączyłem. Dobra, słuchajcie, cześć. Teraz już jesteśmy w czwórkę tutaj. Nie możemy wejść do garderoby, bo tam się dzieją rzeczy przeróżne. Dziewczyny chodzą i zabijają nasze rzeczy, ponieważ jutro kręcimy w plenerze. Jutro jesteś w plenerze? Nie, jutro jestem w innej produkcji. Na dobre i na złe! Jestem jutro Molendą. Ten człowiek po prostu ma tyle żyć. Co? O! Ula ma policzki jak... Chomik. Tak, dokładnie. Tak.
Dobra, przenosimy się dalej? Przenosimy tak, się dalej. Ja, my musimy iść chyba już. No a to, domku. To na następnym live będziemy. Tak, spotkamy się na następnym live. To widzimy się na następnym live. To był live'owy wstęp. Tak. Dzieciaków naszych kochanych, a my teraz przenosimy się do garderoby, dobra, która właśnie chyba została opuszczona. Ciskamy. Pa, pa. Cześć, do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Cześć. Marta tu jest. Będę tu nagrywać, dobra? Już uciekam. Nie, zostań, będzie fajnie. Tu jest Marta. Cześć. Nie zmywam się, ja się w domu ja też zmywam. Też się nie zmywam, chociaż wyglądam jakbym była zmyta, ale nie jestem zmyta, to chyba nie najlepiej świadczy o moim zmęczeniu. Dobra, słuchajcie, mamy taki w ogóle plan, bo ja nie słuchałem, jeszcze nie oglądałem i nie wiem, czy mówiłaś. Ale będziemy chcieli jeszcze chwilę poczekać, aż większość ekipy już sobie stąd pojedzie do domu i będziemy chcieli wam pokazać wiele ciekawych zakamarków tutaj naszej pracy, czyli korytarze, kuchnie. Może uda nam się zjechać na halę? W hali będzie światło? Nie wiem, no spróbujemy włączyć, jak nie będzie, albo będziemy świecić latarkami, nakręcimy dla was taki horror. Ja się boję, już się boję. Ja się boję. No i taki mamy plan, to będziemy chcieli zrobić. Ja muszę, błagam, przypomnij mi, że muszę wyciągnąć naczynia ze zmywarki swoje do domu, bo jak zapomnę, to będzie dupa. Dobra, nie ma problemu. Pa. A, pa. No, powoli robi się pusto. Czy będziecie jest... kiedyś w Poznaniu? Wow. Będziemy w Poznaniu, będziemy w Poznaniu, tak. Dobrze, to co? To pokazałaś tutaj wszystkim swoją garderobę? No nie, bo tutaj mam troszkę te... To ja cię nagram, to jest tutaj, nie? Okej, dobra. Więc tak. Tutaj u Julki naprawdę jest pięknie. Julko, opowiedz coś o garderobie. I tak cię widzieliśmy, Daga, i tak cię widzieliśmy. To jest tak Mara, najpiękniejsza część mojej garderoby, z którą spędzam tutaj bardzo dużo czasu. No, tradycyjnie jest lustro, są kwiatki i właśnie tutaj się zamykam na tą chwilę dla siebie. Tak. Masz pięknie, masz bardzo ładnie, masz bardzo fajnie, kolorowo, wygodnie. Zobaczcie tutaj, jaka piękna strefa. Pyk, pyk, pyk. No tu jest w ogóle przepięknie. U ciebie jest przepięknie, naprawdę. W ogóle nasze garderoby wydaje mi się dosyć dobrze odzwierciedlają nasz gust. Ja mam po prostu pełno wszystkiego. Prowadź do mnie. Kochani, trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki, papa. A ja mam garderobę. Właśnie, to jest Ula. Tam jest Ula. Nie, to jest brzuch. W sumie jest dziecko. Tylko nie możemy. Nie możemy powiedzieć. A to jest moja garderoba. Proszę bardzo. Tak, to jest moje biurko, moje biuro. Masz trufle? Nie wiem, mam. To jest w ogóle jeden z prezentów na 40. O, patrzcie, to wszystko tu jest przyklejone. Kto mi to dał? Ona! Tak. Spokojnie, te meble dostałem. Mam takie lustro, trochę mniejsze. Tak sobie muszę to wszystko podświetlać, jak się sam maluję. I co? I tyle. No. Ja w sumie jeszcze nie zrobiłem żadnych zakupów meblowych, ale planuję. O, tu jeszcze Małgośka Socha musi się podpisać na tym zdjęciu. A te trzy kwiatki ja przywiozłam Filipowi z IKEA, ponieważ jak zaczynałam się tu zadomawiać, to stwierdziłam, że będę tu spędzać tyle czasu, że muszę... Tego gościa też ukradłem tobie. Tak, on mi go ukradł. To jest prezent od Krystiana, któremu bardzo dziękuję. Dokładnie. Z prezentu urodzinowo-bożonarodzeniowego. O, właśnie. I bardzo umilają nam te figurki czasami. Zobaczmy, czy make-up jest otwarty. Myślisz, że jest otwarty? Jest. Dobra, a tak w ogóle to tu mamy, słuchajcie, jest. Tu mamy taki make-up już nieco większy. O, i standardowo się malujemy przy tych dwóch stanowiskach. Pierwsze, drugie, to jest stanowisko Gośki, to jest stanowisko Ady. Tu jest Maju, tu jest Magda, tu jest Filip. Reszty nie ma. Nie pytajcie dlaczego. Ojej, kolejne lustro. Już nawet tego nie widziałem. Co, idziemy dalej do kuchni może, co? To wyciągnijmy szybko te rzeczy ze zmywary. Dobra, see ya. Tędy? Dobra. A, bo my już tutaj, dokładnie. Monika. To jest korytarz w ogóle Pana Hu. Tutaj trochę wprowadzamy już element świąteczny. Ja myślę, że powinniśmy zrobić w ogóle... połączenie. Czekajcie. Bo nas chyba chwilowo wstrzymano. Poczekaj, wyłączysz to Wi-Fi, bo nie chcę tu niczego spiernić. Dobra, jest okej? Dobra.
Okej, idziemy dalej. Także tak, dawaj. Korytarz imienia pana Hu, zapraszamy was. Tutaj są gwiazdki oraz słynna kamerka, która jest też kotem machającym łapką. To wszystko jest z fabryki pana. Mamy garderobę. Tak, poczekaj, bo jak już tu jesteśmy, to tak. Tu jest garderoba męska i tutaj się dzieje dużo różnych ciekawych rzeczy. Znaczy, dzieje, co ja gadam, to po prostu są nasze rzeczy. Sławo, Miro, Adam, Seba, Daniel, Marek, Maciek, Józef. Lecimy dalej. Tam są kolejne w ogóle garderoby. Tutaj jest jedna z głównych, chyba damskich też garderób. I tutaj są właśnie Paula, mama Maćka, Beata. Pyk, tak wam pokazuję. Lecimy dalej. To jest kuchnia! Dobra, to trzymaj, wiesz co, to ponagrywaj. Nie, że mnie wyciągającego rzeczy, ale po prostu muszę. Tak. Tak właśnie Filip wyciąga naczynia ze zmywarki. To są moje ulubione naczynia. Pyk. I już zobacz, ile miejsca mamy. Dobra. Ludzie piszą, że zaraz nowy odcinek i że idą oglądać. No tak. Jeszcze 6 minut. Dobra, to może nie zjedziemy do hali dzisiaj, bo nie zdążymy. Nie, może następnym razem. Może następnym razem, rzeczywiście. Tak, to nie możemy konkurować z Brzydulą, hej. No właśnie, to jest absolutnie karygodne. Słuchajcie, punkt 20, wyłączamy się, a wy włączacie telewizory. O, tutaj jest pełno jakichś pytań, które my ignorujemy w ogóle. To jest bardzo zły pomysł. Nie, to może wrzucimy tego live'a, jak go wrzucimy tego live'a na jak go zapiszesz, to potem przeczytamy pytania i listę i wtedy będziemy odpowiadać, bo wiecie, to jak chcemy wam za dużo pokazać, to nie zawsze mamy możliwość, znaczy mamy możliwość, ale musimy się na czymś skupić nieco bardziej. Ja nie mam tej podzielności. Dobra, piszą, zapiszcie tego live'a. Oczywiście, zapiszemy na pewno. Zapraszają Bieszczady. Tak. Bieszczady ekstra! Najlepsze na świecie. No dobra, słuchajcie, co w takim razie zrobić teraz, skoro mamy jeszcze 5 minut? Dobra, ja to na razie mam parę minut, chodźmy do garderoby, co? Chodźmy do garderoby, wykorzystajmy dobrze te 5 minut. Aha, i w ogóle tu jest tak to skonstruowane, że tam jest korytarz pana Hu, tu jest korytarz nie wiem kogo, ale trzeba będzie to dobrze obmyślić. No w ciągu 2 tygodni zagospodarujemy go jakoś. Może chodźmy tutaj do ciebie. Chodźmy do mnie. A co tam? Słuchajcie, dostałem dzisiaj od Moniki, która jest u nas na recepcji, dwie poduszki. To, takie poduszki. Takie piękne poduszki. O! Tam, ta-da-da! Kanapa, na której siedzi Julka, ja zazwyczaj na tej siedzę, a leżę na tej. Tu leżę, a tam siedzę. O! A pracuję na komputerze, a czasem tu, czasem tu. O! A Mikołaj? Od paru dni non-stop stoi tutaj. Dla niego prezent. Ma prezent dla Filipa. Nie wiemy jeszcze, co tam jest, ponieważ odpakowywać będziemy dopiero w Wigilię. Który odcinek nagrywacie? Nagrywamy bardzo różne, słuchajcie. Jesteśmy 80. teraz... Któryś tam. 9. No. Bardzo skaczemy. Nie nagrywamy na przykład 3 albo 5 odcinków, tylko nagrywamy na przykład rozciągnięte 20 odcinków. Więc to jest taki proces śmieszny. Tak, trzeba... Chińczysko. Chińczysko jest super, słuchajcie. Ostatnio miałam z nim zen, totalnie jestem zachwycona. To jest prawdziwy mistrz zen, wspaniały gość. Nam w ogóle jest oazą spokoju. To jest w ogóle niesamowicie zabawny typ, naprawdę. Kochany i fantastyczny człowiek. No, po tych zdjęciach stwierdziłam, że będę wnioskować u scenarzystów o więcej scen z Namem. Bo to jest mistrz Nam. Wygooglujcie sobie. To nie jest Chujan W, to jest mistrz nam. Ponoć świetnie gotuje. Tak? Tego nie wiedziałam. Tak, ponoć świetnie gotuje. Ja tylko wiem, że świetnie wywija łańcuchami na YouTubie. Staram się przekonać go, żeby zaprosił nas na jakąś szamkę do siebie, ale zawsze znajduje milion na szamkę cudownych. Totalnie. Ja w ogóle chcę do niego iść na zajęcia z sztuk walki. Pan Hu mówi po polsku. On bardzo dobrze mówi po polsku. No. Czym jest pani obłożona w serialu, że jest pani taka puszysta? A to są już tajemnice charakteryzacji. To jest odpowiednia dieta. Gdzie Antoś? Antoś już jest w domku! Antoś już śpi! Półtorej godziny temu pojechał do domu ze swym bratem bliźniakiem. Moi drodzy,
Jest za 3.20, ja nie chcę was spławiać, natomiast uważam, że powinniśmy już tutaj zacząć przerywać, żebyście trafili na końcówkę bloku reklamowego. Tak. I odpalili kolejny odcinek Brzydli. Także wbijajcie na TVN7, oglądajcie, bądźcie z nami i następny live już niedługo. Następnego live'a zorganizujemy tak, żeby wam pokazać halę. 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 Halę, 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 halę. Ściskamy. Mua, pa, dziękujemy, ściskamy, że byliście z nami. Zapiszemy ten live. Koniecznie. Jak się wychodzi? Tutaj się wychodzi. O, tak. Ciach. Pa, pa.